Ale trudno się nie odnieść do tego wystąpienia pani poseł Witek. Nie wiem, czy pani ma świadomość. Nie wiem, czy pani ma świadomość. Dzisiaj nieobsadzone są 3 mandaty poselskie. Nie tylko Wąsika i Kamińskiego. Oni stracili mandat, ponieważ utracili prawo wybieralności. Są przestępcami. Za przestępstwo urzędnicze zostali skazani na 2 lata bezwzględnego więzienia, bo podrabiali dokumenty, bo nie są uczciwymi ludźmi, tylko chcieli skorumpować Andrzeja Lepera, wicepremiera rządu Jarosława Kaczyńskiego. Tak, nie udało się i za to siedzą. My przywracamy właściwe słowo prawo, właściwe znaczenie słowom prawo i sprawiedliwość. Ale jest również trzecia osoba, która również ma nieobsadzony mandat. To jest nasz poseł Krzysztof Brejza, który objął mandat do Parlamentu Europejskiego i następna koleżanka Magdalena Łośko jeszcze nie złożyła ślubowania. To jest norma w parlamencie. To jest norma w parlamencie, że ślubowanie składa się dopiero w momencie, kiedy kolejna osoba z listy wyrazi taką zgodę. I tak na marginesie wam powiem, bo po prostu już tej hipokryzji waszej nie mogę znieść. 2000 lat temu też wołali, uwolnij go, uwolnij. Wiecie kogo? Nie niewinną osobę wołali uwolnić, tylko Barabasza. I wy jesteście takimi farazeuszami dzisiaj. Dokładnie tak.